chodzi o tą markę, którą wybrałam, na którą się zdecydowałam. Jest to marka Natural Collection. Idziemy po kolei. 2,99 kosztował mnie podkład. Jest to Hydrating and Radiance Foundation. Wybrałam taki. Za chwilę Wam będę mówić kolory, wszystko. Następna rzecz, mascara Definition. Tak wygląda ta maskara i cena 2,49. No to to widzę, to Wam od razu będę mówić. Nie wiem, tu jest chyba highlighter. Highlighter 2,49. To jest taki highlighter. Za chwilę kolorki, wszystko będę Wam mówić. Matte Coal Pink Petal. Już mam. Przepraszam. Natural Collection Pink Petal 2,49, czyli to jest 2 w 1 lipstick liner. Teraz Peach Kiss. Dobra, już tutaj miałam to. To jest to Lip Gloss Peach Kiss, czyli wzięłam błyszczyk. A 2,49. Raspberry. To było chyba to, tak? Raspberry, pomadeczka, ponieważ wszystko Wam będę mówić, dlaczego zaraz to wybrałam, a nie coś innego. I cena 2,49. Dalej tutaj mamy Copper, tak? Tak, Copper Bronzing Powder. Ja go wzięłam z zamysłem pudru brązującego, czyli bronzera bardziej. Funt 99. I tu znowu mam coś, i to jest chyba to. Lip Balm. Tak, Lip Balm Natural Collection. Funt 99. Balsam do ust przeźroczysty, po prostu transparentny. Cena funt 99. Soft Choke. To chyba to. Milk Chocolate. Tak, funt 99 Natural Collection. Czyli cień do powiek, wybrałam jeden i tu jeszcze mi zostaje, i to jest funt 99, to powiedziałam, Clear Natural Collection 49, że cena pierwotna to regularna 5,50, a teraz 2,75, nie wiem dlaczego, bo nie widziałam tego raczej w tej szafie, żeby tam była jakaś promocja. Było, że za free, jak wydacie 8 chyba funtów minimum, to za free dostajecie kosmetyczkę, ale jakiejś promocji nie widziałam. Także zapłaciłam za to 2,75, więc super, zamiast 5,50, więc ekstra, i to już jest inna marka. Także trzy dyszki, jak widzicie, pękły na najtańsze, naprawdę, chyba najtańszą szafę kosmetyczną, nie wiem, czy nawet jest jakakolwiek tańsza od tej. Bo z takich tańszych to jeszcze jest właśnie Collection, ale wydaje mi się, że to było Wam najtańsze. Jedyne co muszę zrobić, to tylko pójść namoczyć mój beauty blenderek i za chwilę do Was wracam. Widoki, ja już wróciłam, namoczyłam moją gąbeczkę, ona już się nie da domyć, słuchajcie, już się nie dopiera wręcz. Czekajcie, chowam długopis i chowam ten produkt. No i dobrze, i przystąpmy szybciutko do makijażu, więc postarałam się wybrać wszystko jakby po każdej rzeczy do tego, żeby faktycznie stworzyć cały makijaż. I z tego co tutaj tak patrzę, to nie mam chyba tylko jednej rzeczy. Dzień dobry. Nie mam jednej rzeczy, mianowicie nie mam nic do brwi, zauważyłam. Ale wiecie co jest najgorsze? Że ja miałam rzecz do brwi. Kocham się. Też Cię kocham. I jej po prostu chyba Pani mi albo nie spakowała, albo gdzieś musiało ulecieć, bo dała rzecz do brwi. Dobrze, jakoś sobie poradzimy, brwi zrobię czym innym, ale i tak za jakiś czas i tak dokupię. Ale powiem Wam, że brałam na 1000%, natomiast tam był taki po prostu rozgardiaż przy kasach, że obsługiwali tacy młodzi chłopcy. I powiem Wam, że tak się motali, tak się mieszali, że ten nie wiedział co ma na kasie, tamten nie wiedział, ten między sobą, tam coś zaczęli rozmawiać. No i widzę właśnie, że nie mam do brwi, a miałam. Nieważne. Więc tak, jeżeli chodzi o podkład, wybrałam nawilżająco rozświetlający podkład w kolorku Cameo. Cokolwiek to znaczy, ale wydawało mi się, tonacja tamtych tych podkładów i jeszcze też był taki nawilżający moisturizing czy coś takiego, tint. Coś takiego chyba się nazywało, czyli nawilżający po prostu coś, co ujednolica Wam twarz, niekoniecznie był to podkład właśnie, czyli tak jakby krem koloryzujący. O, ja wybrałam coś takiego, chciałam lekką formułę, ma to być lekka formuła, jakieś tam średnie krycie, słuchajcie, nawilżenie i lekki jakiś taki
naturalnie wyglądająca skóra z lekkim blaskiem, więc wybrałam to. Jeżeli chodzi dalej, później o rzęsy, dajmy na to, to wzięłam sobie dwa produkty, bo jestem ciekawa, jak się spiszą razem. I mam tutaj Clear oraz Definition. Takie dwie maskary, jedna jest czysta, druga jest przeczysta, druga jest Definition, czyli ma fajnie podkreślić nasze oczy. Czyli definicja naszego spojrzenia. Dalej, jeśli chodzi o usta, wybrałam dość sporo produktów do ust, bo po pierwsze, na takie spierzchnięte usta, tak jak teraz, jeszcze nic na nich nie ma, nie używam peelingu, niczego, mam lip balm, więc to będzie rzecz pierwsza. Fajnie pachnie. Nie jest ani twarde, ani miękkie, jest takie średnie, ale wydaje mi się, że musi się chyba rozrobić. Nawilżę sobie te usta, bo one nawilżenia potrzebują. Lip balm. Fajny smak, owocowy. Bardzo mi się podoba za taką cenę, słuchajcie. I wybrałam właśnie produktów 3. Dlaczego? Ponieważ chciałam przetestować coś w kredce, czyli mamy dwa w jednym lipstick liner. Ja mam w kolorku Pink Petal. Kolorek wydaje się być naprawdę bardzo, bardzo fajnym, bo jest bardzo naturalny, kredka jest dość miękka, kolorek jest taki. Więc myślę, że taki naturalny, neutralny dla wszystkich. Dalej Raspberry, to jest z kolekcji pomadkowej. Czekajcie, wyłączę już muzykę. I mam Raspberry i to jest jakieś tam jakieś pomadki. Moisture Shine Raspberry. I już Wam pokażę, jak to wygląda. Tak wygląda ta pomadka, a tak wygląda jej kolorek. Też mi się wydaje, że z tych wszystkich, jakie tam były, to chyba najfajniejsza. Fajna formuła, dość miękka. Taki kolorek. Jeszcze nie wiem, co Ci powędruje na ustach. Więc to jest druga opcja. I chciałam Wam, słuchajcie, wziąć trzy opcje, czyli właśnie coś w kredce, coś w pomadce i coś w błyszczyku. A z błyszczyku wybrałam Lip Gloss i to jest Peach Kiss. Nie wiem jeszcze, co zastosujemy, którą z tych rzeczy. Fajnie pachnie. Słuchajcie, fajnie pachnie. Ja chciałam, żeby był taki naturalny, więc wydaje mi się, że nam się to uda. No i taki może nie jest to do końca Peach Kiss. O, idzie, kicie idą dwie. Dzień dobry! Dzień dobry, kicie dwie. Dzień dobry. No już się przywitałyśmy. No, także zobaczcie, to jest taki. Wszystkie odcienie są bardzo zbliżone. Ten jest taki bardziej nudziakowy, ale bardzo mi się podobają. Czekajcie, wezmę sobie płatek i sobie to wszystko tu powycieram, żeby się nie pobrudzić. Więc tak by się prezentowały produkty do ust. I trzy ostatnie produkty to rozświetlacz, highlighter, stick, coral, glow. Są trzy opcje. Jedna jest w odcieniu zimnym, druga jest w odcieniu brązowym, bardzo ciepłym, ale dość brązowym i ciemnym, połyskującym, i trzecia właśnie ta, czyli taka niby pomiędzy, i nie wiem, czy to będzie dobre, to tak wygląda, ale ten jakoś, powiem Wam, że w tamtym świetle jakoś najbardziej mi odpowiadał. No nie wiem, no zobaczymy, przekonamy się. Ten brązowy był za ciemny, ja już nie jestem opalona, nie chodzę też na solarium, może pójdę z raz, dwa, po prostu dla poprawy troszeczkę kolorytu, bo faktycznie zbladłam strasznie. No więc wybrałam właśnie ten, czyli Coral Glow, czyli to jest ten pomiędzy. Więc taki w sticku. Ostatnia, przedostatnia rzecz to jest coś do oka, czyli chciałam jeden cień, bo tam były różne pojedyncze cienie, nie ma z tego paletek. Mono Eyeshadow Milk Chocolate. No i faktycznie jest to taki Milk Chocolate kolor. Czekajcie na ten kolorek, myślę, że jest taki uniwersalny, raczej do... Spoko, pachnie tak pudrowo, tak sztucznie. I bronzer Copper. Copper się nazywa, wiem, że już coś jest Copper. Gdzieś jest jakiś Copper, jako chyba cień w jakiejś paletce. Chyba z Maxineczki? Skąd kojarzę Copper? Nie wiem. No dobra, brąz. Taki. Wybrałam też taki dość neutralny. No i przejdźmy do robienia makijażu. Ja sobie tylko pozwolę przygotować jeszcze pędzelek dodatkowo i moją paletkę z cieniami z Essence do brwi. Także brwi sobie poprawimy właśnie tym. Coś mnie rozkłada. Słuchajcie, jakiś katar mi się po prostu przypałętał. Ok, przejdźmy do podkładu. Jestem mega ciekawa tych kosmetyków, bo cena jest po prostu jak dla nastolatki. Dobra, widzę tak. Już widzę, że konsystencja mi się podoba, bo jest taka niegęsta. Ja nie lubię gęstych, zbitych podkładów. Teraz kichnę. Prawda na zdrowie, dziękuję.
Okej, mamy tutaj taki podkładzik. Kurczę, powiem Wam, że taki młodzieżowy się wydaje. Fajny byłby, tamten właśnie Moisture Tint, czyli taki jakby krem BB. Fajnie na razie, zobaczymy jak to będzie po rozstarciu. Okej, jeżeli chodzi o kolor, wydaje mi się, że wybrałam idealnie. Powiedzcie, że nie. Faktycznie, no chyba się nie polubię. Chyba się odlubię z tymi matowymi, słuchajcie. Taki fajny radiance mam teraz na twarzy. Taki mini, naturalny glow. Mi się rozprowadza z racji tego, że nie jest żadnym czymś zbitym i gęstym. To też nie ma oczywiście krycia, więc jeżeli wymagacie krycia, to raczej tu chyba na to nie liczcie. Aczkolwiek formuła tego podkładu jest taka, że widzę, iż śmiało można dokładać, więc może i te krycie się by jakoś zbudowało, chociażby jakieś takie średnie. Powiem Wam, że w nocy budziłam się dzisiaj chyba z 4 razy, jak nie więcej. Po prostu jakaś wiara tak hałasowała, że to jest po prostu poezja. O, wszystko tu pod moimi oknami. Nawet miałam taki zamysł, żeby wstać i Wam to pokazać, ale nie miałam siły po prostu. Tak mi się chciało spać. Okej, przepraszam za mój katar, przepraszam, no ale siła wyższa. Więc mamy już nałożony podkładzik. Poprawmy sobie brwi, bo ostatnio mnie bardzo drażnią moje brwi. Więc sobie je poprawmy. Moje biedne, ubogie brwi. One o wiele lepiej wyglądają, jak są takie maźnięte cieniem, czymś ciemniejszym. Leciutko przykryjmy sobie moją diodę. Zróbmy to moją rozpapciałą tutaj paletką. Wezmę sobie, to jest oczywiście Soap and Glory, tylko to jest coś, co właśnie uratowałam w sumie z mojej powodzi w Anglii, ale za to się rozlatało. Je po prostu wziąć i przykleić, słuchajcie, na jakiś super glue. A ta paletkę, tą paletkę już mam. Ohoho. Ohoho. Ta, polecam Wam serdecznie, bardzo fajna. Mamy tutaj dwa odcienie korektora, jak i zarówno puder. Puder taki fajny do na przykład właśnie przypudrowania sobie okolicy pod oczami, czy sobie do oka, więc wykorzystajmy sobie cień Eyes i to jest Milk Chocolate. Milk Chocolate, pokażę Wam. O, jest. Wróć, Aga. No i dobra, i nakładam sobie to pędzelkiem, trochę się sypie, no ale słuchajcie, za 2 funty, żeby się jeszcze nie sypało. Nie wymagajmy cudu. Po prostu jeden cień na całość. Powinno to wystarczyć. Taki delikatny, widzę, że to jest taki bardzo delikatny, że naprawdę trzeba się tutaj troszeczkę namachać. No i też jest jasny, więc ja aż takim totalnie bladziochem nie jestem. Oj nie, muszę chyba dzisiaj wskoczyć, słuchajcie, na solkę. Nie wiem, czy zdążę. Ale chciałabym. Taki naturalny. Okej, wystarczy. Tu sobie jeszcze tylko troszeczkę rozetrę, pociągnę troszeczkę wyżej. O, żeby było sobie na całej powiece. Nie rozczulam się. Dobra, teraz sobie użyjmy może coś do rzęs. Więc najpierw nakładam, czy najpierw otwieram. Nakładam sobie ten clear na moje rzęsy. Fajna szczoteczka. Nie czuję zapachu. Szczoteczka jak szczoteczka, nie jest silikonowa, słuchajcie, w końcu taka włochata, nie wiem co to ma też dawać. No i mamy teraz szczoteczka Definition, fajna szczoteczka nawet, taka. Nie, słodko mi zapachniało. Tak wygląda szczoteczka, taka trochę dziwna. Nie wiem, czy jest taki, ma chyba większe, a tu mniejsze włoski. Zobaczymy. Fajnie rozczesuje. Fajnie rozdziela. Widzicie nawet jak ja go nakładam. Jaką pięknie rozczesuje, jaką pięknie nakłada ten tusz na. On otula tym tuszem, słuchajcie, te rzęsy. Po prostu tak to wygląda. I nie wiem, czy to nie jest właśnie zasługa tej bazy, tego czegoś clear. Jak ładnie. Bardzo ładnie. Opcja tuszów też tam była, bo były jakieś wydłużające, pogrubiające, coś tam. Ja użyłam tych dwóch. Definition oraz Clear. Zobaczcie. Bardzo ładny efekt, bardzo mi się podoba. Więc jak na razie tuszę na plus. Balsamu już prawie nie czuję, więc balsam dość słaby. No i teraz co? Bardzo dziękuję. A ja mówiłam już wcześniej. Dziękuję, time out. Dzięki.
Koniec czasu. Oli mówi, że już koniec czasu. Matka, wychodzimy po słodycze. Dobra, teraz sobie użyjemy dwa w jednym. I się chyba, nie wiem, czy chcemy błyszczyk? Może Oli nam dzisiaj zdecyduje, bo wszystkich trzech nie nałożę. Oli, zdecyduj. Dwa w jednym, kredka, pomadka czy błyszczyk? Czyli i kontur, i wypełnienie. To jest pomadka, raspberry, a to jest błyszczyk. Peach Kiss chyba. Mnie korci coś, ale ja nie powiem. Lipko? No nie mogę powiedzieć. Wybieraj, co byś chciała, żebym zastosowała. Oli mówi, że lip gloss, mnie korciła ta kredka, ale dobrze, to zróbmy inaczej. Obrysujmy sobie usta tym. A czemu nie mogę wszystkich? No, chciałabym zmywać. To mi się podoba. Wow. Superowa. Zobaczymy, jak z utrzymaniem tak wygląda na ustach. Wygląda mega naturalnie i nie wiem, czy nie jest, słuchajcie, nie wiem, czy nie będzie fajniejsza od tej CYO. Zobaczymy, przekonamy się. Tak ona wygląda, nakładała się po prostu fantastycznie, ona się rozpływała wręcz po ustach. Zobaczymy tylko, czy się nie porozjeżdża, nie po tam, wiecie, nie po odcina i tak dalej. Pomadkę sprawdzimy sobie innym razem, ale żeby Wam pokazać, Oli wybrała błyszczyk, no to naniosę sobie ociupinkę, tak, żeby Wam tylko pokazać. O, tyle o ile. Słodkie, ale to słodkie, jakie to fajne. Powiem Wam, że za tą cenę ja jestem w szoku, ale tą kredkę chyba bardzo się z nią polubię. On to jest po prostu idealny odcień do moich ust naturalnych. Co nam zostaje? Zostaje nam to, czego się troszeczkę bałam, ponieważ zobaczcie, dam Wam trochę więcej, żebyście widziały, jaki to jest kolor. To jest takie za bardzo różowe. No zobaczymy, czy to rozetrę. Czy ja to rozetrę? Nie wiem właśnie, czy Beauty Blenderem będzie wystarczająco. To ma być właśnie highlighter, ale no kurczę, nie chciałam tego ani takiego zimnego, ani tego brązu. Ten brąz był straszny, dlatego wybrałam to. A czekajcie, nałożę sobie może tak ręką jakoś i teraz rozetrę. Nie wiem, może nie do końca rozświetlacz, wiecie? Może nie ten odcień, chociaż nie jest brzydki. Nie jest zły, ale jednak, nie wiem, patrzcie, no specjalnie sobie tak ładuję, dużo, żebyście widziały, jak to wygląda. Nie wiem, czym będzie najlepiej rozcierać. No daje taki naturalny wygląd, ale nie ma tu jakiegoś chyba mega połysku, słuchajcie. Większy glow wydawało mi się, że dawało mi to tam w tamtym świetle w sklepie, niż teraz tu. No chyba, że inaczej będzie przy świetle dziennym. Nie wiem, ale same widzicie, że jeżeli chodzi o glow, to nie jest ono jakieś tam duże. Okej. Co nam jeszcze zostało? Bardzo mi się podoba, bo to jest Natural Collection i naturalny taki look daje. Został nam bronzer, do tego użyję pędzelka od Asi. To jest z Essence. Zaraz zobaczymy, jak tutaj z tym bronzerem. Widzę, że jest on dość bezpiecznym bronzerem, więc to akurat jest fajne. Może dla ocieplenia niż dla konturu, bo to jest taki, widzę, bezpieczny bronzer. No dobra, jeszcze może trochę nos potraktujemy bronzerem. No i dobra. I tak skończony makijaż ja już zostawiam Wam również do oceny. Oceńcie proszę, jeżeli chodzi o moją opinię, to zaczniemy od podkładu. To nie jest podkład, to jest raczej, słuchajcie, bardzo lekkiej formuły, krem koloryzujący, nawilżający, może niekoniecznie do cery dojrzałej, bardziej to widzę u nastolatek. Myślę, że spisałby się fantastycznie, więc to jest moja ocena. Dla mnie jest on jednak za słaby, ja jednak potrzebuję czegoś innego od podkładu. Mam wrażenie, że mam podkreślone troszeczkę zmarszczki, nie wiem, możecie dać mi znać. Tu i troszeczkę na brodzie, minimalnie. Więc to jest tutaj niekoniecznie do cery dojrzałej. Jeżeli chodzi o brwi, to nie miałam. Jeżeli chodzi o produkty do rzęs, polecam Wam z czystym sumieniem. Bardzo ładny efekt, bardzo naturalny, bardzo ładnie podkreśla, moje rzęsy są ubogie. Sprawdźmy, czy możemy dołożyć produktu. Nie wiem, jak się będzie zachowywać ten tusz sam, bez tego clear. Czuć, że zasycha produkt,
ale jak widzicie, można dokładać. Bardzo ładnie definiuje faktycznie oko, podkreśla. Naprawdę fajny tusz i z chęcią, ale to naprawdę z ogromną chęcią, jak tylko będę w bucie, myślę, że skuszę się na jeszcze to pozostałe, żeby sprawdzić, czy faktycznie są tak fajne. Więc jeżeli chodzi o te dwa produkty do oczu, do rzęs, polecam serdecznie, bardzo fajne. Jeżeli chodzi o bronzer, same ocencie, ja nie muszę, nie musiałabym go w ogóle używać, ale myślę, że na jasnej karnacji on spisałby się o wiele fajniej. Jest bardzo jasny kolorek, słuchajcie. Jak sama nazwa wskazuje, Milk Chocolate, zobaczcie, nawet go nie widać na mojej tej. Widzicie? No nie widać go po prostu na mojej. Jest bardzo delikatny, co jest fajne, bo jest bezpieczne. Ale zobaczcie, o, jest teraz widoczny tu. Więc to jest coś do jasnej karnacji. Był tam ciemniejszy, ale się trochę bałam, bo był bardzo ciemny. Więc bezpieczny. Myślę, że to będzie fajny produkt. Jeżeli chodzi o produkty do ust, ta kredka, mistrzostwo świata. Ja po prostu jestem w szoku, że jest tak miękką kredką, tak pięknie obrysowuje usta, pięknie wypełnia. Super! Mega mięciutka, mega fajna, więc odkładam go tutaj ją na plus. Kolejna rzecz, balsam. Balsam jak balsam, balsamuje nawilża, ale bardzo szybko jakoś miałam wrażenie, że mi ten efekt zszedł z ust. Bardzo szybko mi jakby wyschły, więc nie wiem do końca. Jeżeli chodzi o cień, bezpieczny, fajny, naturalny, myślę, że pobawieniem się jeszcze więcej jednym pędzelkiem, myślę, że fajny efekt można uzyskać na oku. No i błyszczyk, to jest chyba ostatnia z rzeczy, tak patrzę tutaj. Aha, jeszcze rozświetlacz i pomadka, której jeszcze nie sprawdziliśmy. No więc dobra, błyszczyk. Błyszczyk jak błyszczyk, na razie tylko nawilżyłam i położyłam, zaaplikowałam go troszeczkę na dolnej wardze, więc jeszcze nie będę go oceniać, bo nie wiem jak się trzyma, czy się zmazuje, czy się szybko zjada, czy też nie. No i rozświetlacz. Rozświetlacz... Wiecie co, niekoniecznie chyba dla mnie, nie wiem, jest rozświetlacz dość mocno widoczny, dość ciepły, ale jakoś, ja nie wiem, czy ja nie umiałam go rozetrzeć, czy to nie jednak odcień dla mnie, ale jest fajnym rozświetlaczem, widać coś, jest bardziej róż chyba dla mnie niż rozświetlacz, ale jest fajnym rozświetleniem, ale ja go daję mimo wszystko na boczek. Także z takich produktów, z tego co tu miałam, takich godnych naprawdę polecenia dla nastolatek, na pewno jest wszystko. Natomiast jeśli chodzi o cerę dojrzałą, to nie radzę podkładu, bo nic nie uzyskacie. Ten bronzing powder, puder brązujący, jak kto woli. To już wedle uznania, jak widzicie u mnie na mojej skórze, bardzo delikatnie to widać, więc może niekoniecznie. Jeśli chodzi o balsam, szybko się zjada, dla mnie on szybko wysech. Jeżeli chodzi o rozświetlacz, wydaje mi się, że może być fajnym rozświetleniem, ale chyba dla jasniejszej karnacji. Ja musiałabym wypróbować ten drugi, ten brązowy. Produkty do ust zostawiam jeszcze pod ocenę. Natomiast polecam serdecznie z tej linii tą kredkę w kolorze Pink Petal. Polecam, przefantastyczna kredka. Polecam cień pojedynczy do powiek i polecam produkty do rzęs. O, i to Wam polecam. To są rzeczy, które z tej linii naprawdę zasługują na łapkę do góry. Także tak wyglądał mój test. Przy okazji makijaż jedną marką. Dajcie znać, jak Wam się taki filmik podoba, czy Wam się podoba, czy Wam się nie podoba. Oceniajcie, komentujcie, bierzcie udział, czynny, niebierny, piszcie cokolwiek, bo dzięki temu ja widzę też, że nie tylko mnie tak na sucho oglądacie, ale że też gdzieś tam wymieniamy jakimiś relacjami. Jakby ktoś pytał, to jest to pijama, ja używam jako bluzy. Jest to bluza od pijamy z Primarka, oczywiście są jeszcze dostępne, my kupiliśmy je w promo. Po 5 poundów, a chyba z 10, także taka fajna miki. No, tak wygląda mój makijaż, dajcie znać jak Wam się podoba, mi się podoba bardzo. Jest bardzo naturalny, bardzo subtelny i tak mogłabym wyjść wszędzie. Dobra, ja się z Wami żegnam, dopijam moją herbatkę, Ninia mi właśnie zrobiła herbatkę z kalendarza. Taki kubek mam też w pracy. No, wszyscy się śmiali, każdy wie, czyj to kubek, nie? Przynajmniej, a nie jakieś tam my boss. Co tu jest? Nie jest napisana ta herbata. Jaka to była? Time out. To była time out. Także time outa, piję time out, jak moje wafelki. Jest godzina 11:30, ja spadam, później Wam zmontuję tą część, jest ona długa, więc przypuszczam, że to będzie na jeden filmik.
No i co? I się z Wami żegnam. Coś jeszcze miałam do powiedzieć? Wiem, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Mogę Wam powiedzieć, że szampon z DAF, nie wiem jak u Oliwii. Oli, to DAF kupiłam? Nie, Pantene. Pantene, coś tam pokażę Wam, ale pokazywałam Wam go w holu, 3 w 1. Rewelacja. Cudowny szampon. To jest szampon 3 w 1 i faktycznie żadnej odżywki, niczego nie mam na włosach. I uwielbiam takie włosy. Uwielbiam. Bardzo mi się podoba ten efekt. Ja nic z nimi nie muszę dzisiaj robić. Do pracy je tylko zwiążę w kitulca. A propos kitulca, pozdrawiam. Kasię. No i co? I spadam. Do usłyszenia. Trzymajcie się cieplutko. Wszystko było otwarte, kalendarze, Christmas, hot chocolate jeszcze przed nami, ale to już myślę jutro. I co? I playlista świąteczna. Może ogarnę dziś, jak nie to, te obie rzeczy zrobię jutro, bo i tak mam zapas dla Was filmów. Trzymajcie się cieplutko. Buziaki, do usłyszenia. Pa, jo!